Do zespołu szkół sportowych w Zabrzu uczęszcza 159 gimnastyków, którzy w ostatnich latach zdobyli 41 złotych medali, 46 srebrnych i 51 brązowych. Co roku biorą oni udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Małej Olimpiadzie Indywidualnych oraz Drużynowych Mistrzostwach Polski. Ćwiczący w szkole gimnastykę uczniowie wystąpili także w cieszącym się ogromną popularnością spektaklu Tarzan, który można było podziwiać na scenie Domu Muzyki i Tańca w 2012 roku. Absolwentki zespołu szkół sportowych to m.in. były olimpijki Katarzyna Jurkowska-Kowalska oraz Joanna Skowrońska-Białas. Aby wspierać młodych zawodników w ich pasji, miasto wybudowało przy szkole nową, profesjonalną salę gimnastyczną. To drugi w kraju pod względem wielkości tak wysoko wyspecjalizowany obiekt dedykowany gimnastyce i pierwszy w tej części Polski. Bardzo dużo sprzętu jest i można bardzo dużo ćwiczyć, bez dużo miejsca. Powiedziałabym, że jest więcej, o wiele więcej sprzętu, że jest więcej wyposażenia po prostu i więcej po prostu chęci się w to daje, bo jest lepiej po prostu. Jest bardzo fajnie, jest bardzo przyjemnie, jest dużo więcej miejsca niż na tamtej sali. Czasami mówi się, że rzeczywiście nie mury, nie ściany, nie przyrządy, tylko ludzie. Ale tym ludziom trzeba pomóc. W dzisiejszym świecie, w świecie dobrych przyrządów sportowych, poza tym w świecie, w którym młodzież jest zupełnie inna, my musimy tej młodzieży pomóc. I myślę, że zdecydowanie ten czas, ten nowoczesny czas przełoży się na inne wyniki, ale równie piękne wyniki. Ta sala jest, nie wiem, 4 razy, może 6 razy większa od tego poprzedniego obiektu, na którym na co dzień miałam wcześniej przyjemność trenować. A teraz mam przyjemność szkolić młode gimnastyczki na tak pięknej sali, którą mamy. Ten obiekt jest przystosowany do tego, że zarówno możemy szkolić młodzież od najmłodszych lat poprzez całą naszą kadrę i elitę gimnastyczną. Mogą się tutaj również odbywać zawody, bo jest wszystko przystosowane pod wymogi standardowe, więc zawody również się mogą tutaj odbywać. No, jest to sala na chwilę obecną, uważam, że najlepsza w Polsce. Budynek składa się z 3 poziomów i nie posiada barier architektonicznych. Znajduje się w nim liczące 212 miejsc widownia, szatnie, pokoje trenerskie, gabinet pielęgniarski, pokój fizjoterapeuty, gabinet masażysty oraz 3 mniejsze salki treningowe, z czego 2 to salki baletowe. Główna sala treningowa została wyposażona w specjalistyczny sprzęt sportowy, pozwalający ćwiczyć gimnastykę sportową, akrobatyczną i artystyczną. Zastosowane standardy pozwalają organizować w obiekcie zawody sportowe, w tym rangi europejskiej. To nie jest taka sala jak każda inna, bo tu widzicie Państwo, są takie specjalistyczne przyrządy, nie tylko do trenowania, ale na zawody sportowe, rangi mistrzostw europejskich. U nas trenują dzieci z Zabrza, okolic, Tarnowskich Gór, najdalej Szczecin. Są dziewczynki z Bydgoszczy, są z Krakowa, gdzie rodzice przyjeżdżają tutaj, wynajmują mieszkanie w Zabrzu, żeby te dzieci trenowały. A trenują, proszę Państwa, 2 razy w ciągu dnia, szczególnie te, które trenują w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich, bo on też tu ma swoje miejsce. Rano od godziny 8, a potem po zajęciach dydaktycznych przychodzą po 15, 16 i są na sali do 20. Każdy, kto przygląda się tej ciężkiej pracy, ale też efektom tej pracy, musi czuć to, co ja. Dumę z tej naszej młodzieży i wdzięczność dla trenerów, wdzięczność dla nauczycieli. Jestem przekonana, że tak radni Rady Miejskiej, jak naczelnicy, którzy napracowali się bardzo, bardzo intensywnie, mają dziś poczucie dumy, poczucie satysfakcji. Tak więc i ta zewnętrzna otoczka, i to, co zobaczyliśmy, no i przede wszystkim emocje, razem powodują, że dziś mamy poczucie dobrze spełnionego obowiązku i dziś mamy radość z tego, że daliśmy naszej młodzieży coś absolutnie wyjątkowego. Jest piękna, cudowna, jeden z najpiękniejszych obiektów w Polsce i dlatego tym bardziej jest ta ogromna satysfakcja z tego, że jest, że udało się ją wybudować. Łączny koszt inwestycji wyniósł prawie 19 milionów złotych, z czego ponad 2 miliony przeznaczono na wyposażenie i sprzęt gimnastyczny. Na budowę sali miastu udało się pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości około 8 milionów złotych.